Cieszę się bardzo ze spotkania dzisiaj, 8 marca w Galerii Atelier, a to z kilku powodów. Mamy tutaj wystawę Sergiusza Sachno, mistrza fotografii. To już jest jakby historia polskiej fotografii, tak? Ale tutaj mamy prezentację jego zdjęć aktów, ale to aktów takich bardzo magicznych, plastycznych. W sumie ta fotografia niewiele ma wspólnego z aktem, bo jest to teatr, jest to światło, jest to jakieś przeżycie i bardzo te obrazy są plastyczne. I cieszę się bardzo, że dzisiaj tak licznie Państwo odwiedzili tutaj właśnie Galerię Atelier. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się przede wszystkim, że jest tak dużo pań. Proszę Państwa, ponieważ dzisiaj kobiety powinny mówić własnym głosem. Mieć prawo głosu. Sami Państwo widzicie, jakim jest mężczyzną. Jeśli ktoś potrafi tak fotografować kobiety, to znaczy, że je zna, rozumie. A myślę, że to, że one są tutaj rozebrane, to nie znaczy, że on je rozbiera ze stroju, on rozbiera je z kostiumu. On je obnaża, on się o nich dowiaduje więcej niż inni mężczyźni. To ja wiem na pewno, bo on ma taką szczególną właściwość. Kiedyś tak powiedziała Ewa Wiśniewska w Teatrze Ateneum w Warszawie, jak miały być aktorki fotografowane, cały zespół, to ona powiedziała, nie, ja się nie zgadzam na to, żeby Sergiusz nas fotografował, bo on nas obnaża, on za dużo o nas wie. Ponieważ ja bardzo lubię niedomówienia, niedomówienia w fotografii, niedomówienia w teatrze, w filmie i to mi daje taką możliwość kreacji i wyobraźni mojej, oglądając te zdjęcia pana Sergiusza Sachno. Bardzo nieciekawe są rzeczy, które pokazują bardzo naturalistycznie, a tutaj można sobie dużo rzeczy wyobrazić i ten cień też jest taką metaforą dotyczącą w ogóle życia człowieka, że czasami zostaje po nas tylko cień, cień jakiegoś wspomnienia, cień na fotografii, bardzo często nawet jak ogląda się zdjęcie, to czasami widać cień osoby, która fotografuje. I to też jest fascynujące. Jestem zachwycona tą wystawą, ponieważ znam pracę pana Sergiusza Sachno. Kilkanaście lat temu byłam na warsztatach właśnie z nim. Bardzo ciekawe były to warsztaty. A tutaj bardzo mi się podoba też taka spójność tej wystawy, bo oglądając ją widzę, że to są jakieś takie etapy fascynacji człowiekiem, ale już nie takim dosłownym obrazem, który pokazuje nam wszystko, tylko właśnie jakiś fragment. Także bardzo dobry pomysł, bardzo ciekawa wystawa. Polecam wszystkim, którzy chcieliby wejść w fotografię, ale taką trochę inną, z przemyśleniem, z fascynacją ludzkim ciałem. Poza tym cudownie, bo to jest 8 marca, Dzień Kobiet. Jak rozumiem, tu są w zasadzie same portrety kobiece. Także to się pięknie wpisuje. Poza tym pozwala to też
dać się sfotografować, nawet jak człowiek ma niedoskonałe ciało w pewnym wieku, bo ta fotografia pozwala nam coś ukryć, ale też coś pokazać. Także bardzo polecam Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Sergiusz Sachno jest wybitnym artystą, bardzo docenianym w środowisku jako fotograf, jako wykładowca, pedagog, ale także jest bardzo ceniony jako serdeczny kolega. Serdeczny, życzliwy, wprowadził do Związku Artystów Fotografików bardzo wielu kolegów. Ma taki wyjątkowy dar znajdowania w ludziach, w artystach tego, co w nich najlepsze i ujawniania tego. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Więc myślę, że mogę tylko mówić dobrze o nim jako artyście, jako człowieku. Nie wiem, co... Zresztą, czy ważne jest, co jest tego przyczyną, czy łatwe, czy trudne życie, czy doświadczenia. Myślę, że wystawa Nagi Cień pokazuje, że doświadczenia z kobietami są ważne w życiu mężczyzny. I tutaj możemy z tej wystawy dowiedzieć się, jakie są relacje Sergiusza Sachno z kobietami. Są ciepłe, serdeczne, intymne, bliskie. On jako fotograf zawsze jest w stosunku do swoich modeli, modelek, bardzo, bardzo elegancki. To jest znane w środowisku. Bo to jest akt kobiecy, to jest trudny gatunek fotografii. Więc tutaj ten sprawdzian, ten egzamin zdał na piątkę z plusem. Ale nie tylko fotografuj. To akt zawsze mówi żartobliwie, że nie ma fotografii bez gołej. Ale zajmuje się także fotografią reklamową. Jak mówiłam, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania, doktorem fotografii, zrobił doktorat w Szkole Filmowej w Łodzi, więc to jego wykształcenie, zresztą takie przygotowanie również socjologiczne, filozoficzne, powoduje, że jego stosunek do życia i do ludzi jest, powiedziałabym, ma taką szerszą perspektywę. I też wydaje mi się to ważne i bardzo cenione przez kolegów i koleżanki, bo nie chcę powiedzieć środowisko, bo to jest zbyt ogólne i uniwersalne stwierdzenie. Myślę, że tyle, tylko tyle, a resztę Państwo odnajdziecie w jego twórczości. No, dzisiejsza wystawa jest jakimś etapem, fragmentem mojej twórczości. To wszystko bierze się z przypadku. Przypadkiem zostałem fotografem. Być może przypadkiem zrobiłem pierwsze zdjęcie do wystawy aktorów znanej, czy klimaty. Przypadkiem powstało pierwsze zdjęcie do tej serii, do tego zestawu. To bawię się fotografią. Bardzo mnie to cieszy, bawi, intelektualnie jakby absorbuje fantastycznie. Człowiek się przy takiej pracy nie starzeje. To jest świetna praca dla mężczyzny, bo z jednej strony troszkę techniki, grzebania w różnych problemach, rozwiązywanie problemów technicznych, z drugiej strony wrażliwość, którą każdy mężczyzna, mam nadzieję, posiada również. Także tak to się łączy wspaniale. Ja, humanista, który muszę sięgać do techniki, rozumieć technikę, iść z techniką jakby równolegle, śledzić rozwój. Oj. To już ze 40 kilka lat. Niestety czas szybko mija. Kiedyś byłem dumny, że osiągałem sukcesy po 3 latach od kupna aparatu fotograficznego i to były rzeczywiście
takie sukcesy i nazywali to moi koledzy starsi w Związku Polskich Artystów Fotografików, że to było wejście smoka w latach 70. Także tu udało mi się. No po prostu nigdy nie podejrzewałem siebie o talenty plastyczne, artystyczne, a okazało się, że to narzędzie, jakim jest aparat fotograficzny, służył mi bardzo i miałem te wszystkie cechy potrzebne do pewnej harmonii, tworzenia harmonii, czy kompozycyjnej, czy świetlnej, to miałem w sobie, tylko były nieodkryte i przypadkowo się ujawniły. Żaden temat nie jest mi obcy, ponieważ również pracowałem intensywnie jako fotograf reklamowy, czyli trzeba było umieć sfotografować i budynki, architekturę, i martwą naturę, przedmioty techniczne sfotografować, czy jakieś aranżować sceny reklamowe, czy kosmetyczne, czy to zakres był u nas w Polsce, fotografowie w pewnym okresie jeszcze, nie wiem jak teraz, bo troszkę jestem wiekowo z PESEL-em starszy, nie wiem jak żyją i pracują fotografowie. Oni bardziej się wyspecjalizowali w tej chwili, ale myśmy potrafili w każdej dziedzinie zrobić naprawdę przyzwoitą pracę. Ja znowu powiem, jak przypadek, to będzie banalne i wizyta. A cień jest bardzo ciekawy generalnie. Oczywiście cień powstał pierwsze zdjęcia, to tak mówię, z przypadku, z takiego drobnego eksperymentu, z takiej głupotki trochę, ale zobaczyłem, że to ma sens. A potem zacząłem o tym myśleć, a jaki to ma sens, po co to jest. I doszedłem do wniosku, że takiego zestawu, takiego traktowania w ten sposób paktu kobiecego jeszcze nikt się nie podjął, śmiem twierdzić, nawet na świecie, bo przejrzałem tysiące albumów, stron internetowych poświęconych aktowi, tego czegoś nie widziałem. Są zdjęcia świetne z wykorzystaniem cienia, ale to są pojedyncze. Ale żeby powstał taki konsekwentny zestaw, to niestety nie znalazłem. I z tego się cieszę. Na razie. Byłem laureatem albo w 75, albo w 70, chyba w 76 roku Grand Prix i tam głównej nagrody. Dostałem dwie nagrody główne. To tylko pogratulować. Ale wtedy właśnie wtedy byłem 3 lata po zakupie pierwszego aparatu fotograficznego w życiu. A kochany to, panie redaktorze, kochany, wdzięki, bezpretensjonalność. Nie wiem, no po prostu podobno jestem taki misiaczek, no mówię panie czasami, o Jezus. Nie, bo ja traktuję poważnie, w tym sensie, że traktuję dziewczyny, kobiety jako partnerkę.